By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Witajcie kochani, właśnie wróciłam z zakupów, takie małe zakupy świątecznych ozdób świątecznych może tak. Będę robić wianuszek świąteczny na drzwi, będę robić wianuszek świąteczny do mojej patery. Świąteczny, wielkanocny bardziej, może tak brzmi lepiej. I teraz tak, kupiłam, słuchajcie, to był sklep, to jest nadal sklep, wszystko po 2,50. I słuchajcie, tych, ja już je rozpakowałam, bo były w folii, nie chciałam, żeby długo czekać. To są jajuszka. To są jajuszka różnej maści, wielkości takiej samej, tylko kolorami się różnią. Są pomarańczowe, różowe i seledynowe, zielone. I mają każde z nich ma kokardkę. Jest ich dość sporo. To była taka jedna wielka paka. Nie wiem ile ich jest, no ale dość dużo. Za 2,50 nawet się nie zastanawiałam. Tu było mniej, bo tu było sianko takie seledynowe. I na tym były też do powieszenia, bo mają żyłki, takie trzy jajuszka. Nie, dwa jajuszka i kwiatek. No właśnie nie zwróciłam uwagi. Był króliczek. Dwa króliczki też były za 2,50. Gdzieś przepiłam drugiego króliczka. Wyglądał identycznie. Dwa takie same były króliczki. I każdy z nich, nie każdy z nich, była para i ta para kosztowała 2,50, czyli jeden tam z jeden złotówka 25 groszy jeden. Do tego kupiłam, to jest z tej takiej, wiecie, masy, taką kaczuszkę. Ja co roku bałwanek, baranek. Słuchajcie, ja co roku z córką moją, od kiedy się urodziła, czyli 13 lat temu, chodzimy, znaczy ja zawsze chodziłam, raczej zdarzało mi się chodzić niż nie chodzić, przepraszam was, z koszyczkiem. Jak byłam taką nastolatką, trochę było wstyd, ale zawsze chodziłam, chyba nie było tak, żebym nie była na święcące. Ale kiedy urodziłam córkę i od momentu jej urodzenia, czyli jak już miała tam 8 miesięcy, 7, w wózeczku, potem już na piechotę, potem z koszyczkami chodziłyśmy, a od 6 lat, jako zachorowała moja babcia, po prostu chodzimy z koszyczkiem dla nas, z koszyczkiem dla babci, no ale żeby też moim rodzicom nie było przykro, więc bierzemy jeszcze koszyczek dla moich rodziców, więc mam zawsze trzy koszyczki. Dwa razy zdarzyło się tak, że miałyśmy cztery, także jak zaczęłyśmy układać na stoliku, na tych ławach, wiecie co, ksiądz kropi, ksiądz tak dziwnie się popatrzył, że my hurtowo, no ale to byśmy, jakby się, by się ksiądz zapytał, to byśmy wytłumaczyły, o co chodzi. Więc tak, do niedawna jeszcze były cztery koszyczki, w tym roku już będą tylko trzy, tak jak mówię. Potem wam pokażę, jak przyozdabiam. To żadna sztuka, każdy z was ma też inwencję twórczą. Tutaj tak trzymam i molestuję. Kaczuszka też jest z tej takiej masy, której się robi. Papierowe dwa jajeczka i taki z flauszu baranek. One są do wtykania między kwiatki, albo gdzieś tam można też upchnąć na wianuszku. Też tak, właśnie tu, źle powiedziałam. Obydwa 2,50. To było 2,50, a to nie. Tego nie kupiłam dzisiaj, bo to znalazłam gdzieś, chciałam wam powiedzieć. Aha, no tak, bo za chwilkę nakręcę też filmik z moimi, które mam z zeszłego roku. No po prostu przyhaczyłam, bo tylko jeden miałam z tym szpikulcem, więc przyhaczyłam. Ten nie kosztował 2,50, nie pamiętam ile, ten baranek. Owieczka może bardziej. Okej. Okay. Także słuchajcie, to są wszystkie moje dzisiejsze zakupy. Oprócz, mówię, tego baranka, owieczki. I co? Ja się z wami żegnam. Taki krótki filmik. No takie może będą też teraz się kilka razy przewijały. No cóż, święta, święta i po świętach, więc to nie ma co tutaj się, wiecie, nadwyrężać. Pokażę wam jeszcze tylko, jak dekoruję. Jak dekoruję wianuszek, jak dekoruję ozdobę na drzwi. No i tak, ja się z wami żegnam i pa, pa, i do następnego filmiku. Pa, pa.